Dwa krótkie rozwiązania. To pierwsze, chyba najlepsze. Po prostu będziemy sprawdzać zaproponowane liczby. Na początek podstawiamy w miejsce A6, co daje następującą trójkę długości 5, 13 i 5. No i już się może wydawać, że sukces, że to będzie trójkąt równoramienny, bo dwie piątki, ale niestety przecież te dwie piątki to za mało, aby dosięgnąć do trzynastki. Także tutaj nie jest spełniony warunek trójkąta, który mówi, że długość największego odcinka musi być jednak mniejsza niż suma długości pozostałych odcinków. Tutaj jest dokładnie na odwrót. Punkt A odpada. W punkcie B podstawiamy czwórkę, co daje następującą trójkę liczb, trójkę długości, ponieważ żadna liczba się nie powtarza, więc nie ma mowy o trójkącie równoramiennym. Ale tak przy okazji zobaczmy, ta dziewiątka to jest dokładnie 5 plus 4, także z tych odcinków nie da się zbudować trójkąta. Podobna sytuacja będzie w punkcie C, gdy podstawimy trójkę, również żadna liczba się nie powtarza i też przy okazji żadnego trójkąta nie da się zrobić, bo najdłuższy odcinek o długości 7 dokładnie złoży się z tych dwóch krótszych odcinków. 7 to 5 plus 2. W tej sytuacji już nie musimy nic sprawdzać, no chyba że wcześniej popełniliśmy błąd, ale jeśli sobie ufamy, to już wskazujemy punkt D. Poza rozwiązaniem jeszcze sprawdźmy. Po podstawieniu dwójki dostaniemy dwie piątki i jedynkę. No i tutaj wszystko gra. Te dwie piątki to właśnie długości dwóch równych ramion. Natomiast piątka jest mniejsza niż piątka po dodaniu jedynki. Także nierówność trójkąta jest spełniona. W drugim rozwiązaniu postąpimy tak, jakby to było zadanie otwarte. Powiedzmy takie zadanie za dwa punkty, w którym nie wiemy, ile będzie poprawnych przypadków. Być może więcej niż jeden. Rozpoczynamy od tego, że skoro trójkąt ma być równoramienny, no to muszą wystąpić dwa równe boki, dwie równe długości. W tym celu będziemy po prostu porównywać wszystkie możliwe boki, co da odpowiednie równania. Na początek porównujemy pierwsze dwa boki, następnie pierwszy i ostatni i widać, że to już będzie na koniec trzeci i ostatni przypadek. Porównujemy dwa ostatnie boki. Dostaliśmy równania, rozwiążemy te równania. Jeśli wyniki będą prawdopodobne, na przykład będą dodatnie, to jeszcze sprawdzimy, czy zachodzi nierówność trójkąta. Pierwsze równanie daje 2a równe 4, czyli a jest równe 2. Teraz podstawiamy dwójkę do tych dwóch wyrażeń, obliczamy długości boków i wychodzi nam trójka 5, 5, 1. Już wiemy, że to jest dobra trójka, możemy sprawdzić warunek trójkąta, potwierdza się, także ten wynik jest akceptowalny. Przechodzimy dalej, ponieważ traktujemy to zadanie jako otwarte. Drugi przypadek daje a równe 6, czyli dostaniemy następującą trójkę liczb i już wiemy, że z tej trójki nie da się zbudować trójkąta, nie zachodzi nierówność trójkąta, także odrzucamy ten przypadek. W ostatniej równości dostaniemy a równe minus 2, co generuje taką trójkę liczb. Dwie są ujemne, chociaż są równe, no ale to nie mogą być długości boków trójkąta. Co innego, gdyby to było 5, 3 i 3. W tej sytuacji odrzucamy również ten przypadek. Jedyny możliwy poprawny przypadek jest wtedy, gdy a jest równe 2.